Cześć. Tu w podcast, czyli podcast wydawnictwa poznańskiego. Książki są tu często przyczynkiem do rozmów o społeczeństwie, ekologii albo polityce. Nazywam się Stasia Budzisz i prowadzę ten kanał. A ciekawią mnie ludzie. A książki, nawet jak są o zwierzętach, to przecież i tak są o ludziach. Moimi gośćmi są autorzy i autorki, specjalistki i specjaliści różnych dziedzin. Ale czasem gadam też sama. W podcastu możesz posłuchać na swojej ulubionej aplikacji, YouTubie i na Audiotece. Zapraszamy Cię też na nasz Instagram. Bądź na bieżąco. Fajnie, że z nami jesteś. Jak w Polsce wygląda życie z chorobą psychiczną? Jak patrzą na nią sami chorzy i czego boją się tak zwani normalni, kiedy mają z nią styczność? O to, ale także o psychiatrię środowiskową, stygmatyzację oraz przemoc, która jest stosowana w szpitalach psychiatrycznych wobec osób z diagnozą, pytam Annę Kiedrzynek, dziennikarkę i autorkę reportażu Choroba idzie ze mną o psychiatrii poza szpitalem. Zapraszam na rozmowę nie tylko o kaftanach, pasach i izolatkach, ale także o nadziei. Wariaci, szaleńcy, psychole. To są słowa, które kilka lat temu tak naprawdę były oczywiste i określały osoby z zaburzeniami psychicznymi. Odium choroby psychicznej, życie z nim, tak naprawdę potrafi zniszczyć życie nie tylko tej osoby chorej, ale całej rodziny. Moją i Państwa gościnią jest dzisiaj Anna Kiedrzynek, a jak jest Anna Kiedrzynek, to rozmowa będzie o psychiatrii. Cześć, Ania. Cześć. Tak Cię zapowiedziałam. Nie wiem, czy Ty jesteś tak w szerokiej skali kojarzona, bo oczywiście jesteś dziennikarką, która zajmuje się nie tylko osobami z chorobami psychicznymi, ale w ostatnim czasie chyba częściej sięgałaś do tego tematu. Tak. To jest jakby temat, w którym się trochę specjalizuję. Ja, wiesz, zajmuję się generalnie tematyką społeczną, a gdzieś tam psychiatria i takie uwarunkowania społeczne psychiatrii to jest chyba właśnie coś, co się też w taką tematykę wpisuje. Więc tematyka społeczna, a psychiatria jako taka ważna jej część, taka psychiatria właśnie w rozumieniu niekoniecznie tylko medycznym, niekoniecznie tylko biologicznym, ale o tym pewnie pogadamy też dalej. No tak. Anka, a powiedz, co dzisiaj tak naprawdę oznacza życie w Polsce, bo rozmawiamy o Polsce, ponieważ twoja książka, której dzisiaj jest premiera i to jest książka Choroba idzie ze mną, o psychiatrii poza szpitalem. Czym jest dzisiaj w Polsce, bo na niej się skupiasz, co dzisiaj oznacza życie z chorobą psychiczną? No wiesz, to ilu osobom cierpiącym na choroby i zaburzenia psychiczne zadasz to pytanie, to każda odpowie pewnie trochę inaczej, co jest strasznym banałem, ale tak faktycznie jest. I to jest też coś, o czym piszę we wstępie do mojej książki, że chyba bym nie śmiała dawać jakiegokolwiek wspólnego mianownika, jeśli chodzi o życie z chorobą psychiczną, bo tych wariantów chorowania jest bardzo wiele. Co oznacza życie z chorobą psychiczną? No, to zależy od bardzo wielu rzeczy. Pierwsza to taka, jak ta choroba się u danej osoby przejawia. Bo też sama diagnoza nic nie znaczy. Ja spotkałam, rozmawiając do tej książki, zbierając materiały do tej książki z osobami cierpiącymi na, znaczy cierpiącymi, to też może nie jest odpowiednie określenie, z osobami z diagnozą, na przykład schizofrenii, bardzo różnie funkcjonującymi. Takimi, które radzą sobie świetnie w życiu, pracują, podróżują, żyją pełnią życia, a te objawy, choć czasem im towarzyszą, to jednak nie są jakąś dominantą ich codzienności. No ale spotkałam też osoby z tą samą diagnozą, z tą samą jednostką diagnostyczną w ich rozpoznaniu, które funkcjonują dużo gorzej i które dużo gorzej sobie radzą, bo też ta choroba się inaczej u nich manifestuje. Objawy są, nie wiem, bardziej dokuczliwe, gorzej też wpływa na nich leczenie, są gorsze skutki uboczne i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jakby jedna rzecz, że ten obraz choroby się bardzo różni u poszczególnych osób. I to jest już pierwsza kwestia, dlaczego jakby nie można uogólniać, jak to życie z chorobą psychiczną wygląda, bo po prostu ta choroba się manifestuje na bardzo różne sposoby. Kolejna rzecz to jest taka, że abstrahując od takich aspektów biologicznych czy medycznych chorowania, są też takie aspekty społeczne. Czyli mówiąc brutalnie, życie z chorobą psychiczną bardzo zależy od tego, w jakim miejscu się urodzisz, gdzie mieszkasz, czy masz wspierającą rodzinę, czy masz kapitał, żeby sobie z tą chorobą radzić, nie tylko finansowy, ale też na przykład taki kapitał informacyjny, że po prostu wiesz, gdzie szukać informacji, w jakim stopniu ulegasz jakby też tej stygmatyzacji.
i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest kolejna rzecz, która wpływa na to, jak ludzie chorują, jak ta choroba u nich przebiega. I tutaj wiesz, nie chodzi o to, że ja tutaj wartościuję cierpienie, tak? I nie mówię, że jeżeli zachoruję na depresję osoba, nie wiem, zamożniejsza, to oznacza, że ona tę depresję będzie lepiej przechodzić, łatwiej się wyleczy niż osoba pochodząca czy mieszkająca w gorszych warunkach, czy gorzej sobie radząca finansowo. Nie, bo cierpienie jakby może być takie samo i tu, i tu. Natomiast możliwości radzenia sobie z tym cierpieniem, sięgania po różne informacje w związku z tym swoim chorowaniem, szukania pomocy, one się mogą różnić w przypadku takich dwóch osób. Więc jak widzisz, życie z chorobą psychiczną może w Polsce wyglądać bardzo różnie. I ja wiem, że taka odpowiedź, która mogłaby się nam narzucać na podstawie tych bardzo powierzchownych takich informacji, które gdzieś tam płyną z mediów, tak, że polska psychiatria w zapaści, a polska psychiatria taka niedofinansowana. I na tej podstawie myślimy, że życie wszystkich osób chorujących wygląda podobnie. Tak? Jest tak samo szare, straszne, monotonne, pełne cierpienia. Nie, ono wygląda bardzo, bardzo różnie. I to też myślę, że próbowałam w tej książce pokazać. Mhm. Wiesz co, bo też trochę mi jednej rzeczy w tej książce swojej zabrakło, mianowicie tego, co zrobić z lękiem, ale nie lękiem osób z chorobą psychiczną, tylko lękiem przed osobami z chorobami psychicznymi, który pojawia się u ludzi tak zwanych oczywiście zdrowych. To jest oczywiście, wiesz, mówimy tu umownie, bo on się pojawia. Ja go też pamiętam gdzieś tam ze swojego dzieciństwa, że nie wiadomo było, jak reagować na osoby, które powiedzmy trochę odstawały swoimi zachowaniami gdzieś tam od tych tak zwanych zachowań normalnych. I wiesz, z tym lękiem jakoś też powinniśmy pracować, bo ja mam świadomość tego, że my nie jesteśmy właśnie do informowani, ale czy ta informacja w ogóle gdzieś skądś płynie? Czy my w ogóle sięgamy po takie informacje, jak reagować na osoby z chorobami psychicznymi, ci tak zwani, w cudzysłowie oczywiście, bez tych chorób? Wiesz co, no właśnie myślę, że po to też napisałam tę książkę, żeby tak zwani zdrowi mogli to przeczytać i zobaczyć, jak to wygląda od strony osób chorujących. Z jednej strony, wiesz, ten lęk jest bardzo, bardzo w nas zakorzeniony. Ja jak przybywałam w Wiedniu na stypendium imienia Mileny Jesieńskiej, byłam na takiej 3-miesięcznej rezydencji i tam właśnie zaczynałam pracę nad tą książką i zaczynałam ją jakby od takiej suchej teorii, to znaczy po prostu się zaopatrzyłam w bibliotece w książki na temat historii szaleństwa, socjologii chorób psychicznych. I jakby sobie zagłębiałam się w te wszystkie teorie i to było jakby przed tymi moimi wszystkimi rozmowami z osobami chorującymi. I pamiętam, że bardzo utkwił mi w pamięci taki fragment właśnie z książki, której tytułu teraz niestety nie pamiętam, ale na pewno miała w tytule właśnie socjologię. I tam właśnie autor jakby rozkładał na czynniki pierwsze ten nasz lęk przed osobami chorującymi psychicznie. I oczywiście to nie jest jakby kwestia wyłącznie jednego czy dwóch czynników. To jest bardzo skomplikowane, wieloczynnikowe zagadnienie. No jednym z tych czynników jest takie czysto, wiesz, bardzo głęboko gdzieś w nas osiadłe, w ludziach, lęk przed czymś nieznanym, przed czymś dziwnym. Niezrozumiałym. Niezrozumiałym, tak. Czymś, co się gdzieś tam wymyka takim normą. I ten autor podaje bardzo, bardzo fajny przykład, czyli tego, jak bardzo kontekst ma znaczenie. To znaczy, że nie szokuje nikogo i nie dziwi osoba mrucząca, mówiąca do siebie, na przykład w kościele, tak, bo ona może po prostu wtedy mruczyć modlitwę. I to jest jakby oswojone, tak? I nie uważamy tego za przejaw szaleństwa. Natomiast ta sama osoba robiąca to, powiedzmy, nie wiem, na ulicy, czy na przystanku autobusowym, czy w restauracji, siedząc sama, no już jakby wzbudza w nas ten lęk. On jest bardzo pierwotny, on gdzieś jest tak bardzo głęboko zakorzeniony w naszych, że tak powiem, zwojach mózgowych. I pewnie z tym jest trudno walczyć. To znaczy trudno jest walczyć z czymś, co jest tak głęboko w nas zakorzenione. Natomiast druga kwestia to taka, czy wiedza na temat objawów, na temat chorób psychicznych może ten lęk oswoić. Powiem Ci szczerze, że nie wiem. Chciałabym, żeby tak było. Chciałabym, żeby też osoby chorujące mogły przemówić własnym głosem i wytłumaczyć, co się z nimi dzieje.
i wytłumaczyć to swoje zagadkowe zachowanie, które właśnie niewytłumaczone i nienazwane wydaje się czymś groźnym, dziwnym, wymykającym się normie, ale gdy ktoś, kto go doświadcza od środka, o tym opowie, no to ono się już staje bardziej oswojone, więc być może tak. Myślę, że tutaj kluczowe jest właśnie danie głosu osobom z chorobami psychicznymi, które po prostu mogą same o tym opowiedzieć. Bo ja też zauważyłam, że jak ktoś mi opowiada o swoich objawach właśnie ze swojej perspektywy, to one mnie po czasie już po prostu przestały w jakikolwiek sposób ruszać. To znaczy one przestały być dla mnie właśnie źródłem lęku. Tak, źródłem lęku. Przestały mnie dziwić, przestały mnie szokować. Po prostu pomyślałam, dobrze, u jednego to wygląda tak, u drugiego to wygląda inaczej. Pewnie gdybym zobaczyła te zachowania jakoś, nie wiem, właśnie bez kontekstu, przypadkowo na ulicy, też bym się przestraszyła. Też bym być może w pierwszej chwili zareagowała lękiem, zdziwieniem, zaskoczeniem, niezrozumieniem. Ale po tym, jak już się osłuchałam na ten temat, to przestało w ogóle na mnie robić jakieś wrażenie. Więc być może to jest droga rzeczywiście do oswojenia tego tematu. To znaczy, jakby w tym kontekście ty też bierzesz na tapet chorość, o której opowiadasz, nawet nie jako psychiatryk, tylko jako miejscowość, czy tam też okoliczne miejscowości, nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale o tych ludziach, którzy byli brani na opiekę wśród zwykłych mieszkańców, po prostu taka socjalizacja osób z chorobą psychiczną, która jakby czasem pewnie dożywała swojego żywota w jakichś miejscach, a czasem po prostu była brana na opiekę, żeby się socjalizować z tak zwanymi normalnymi ludźmi. I to rzeczywiście, i tam jakby grupa tych ludzi, którzy są na tej tak zwanej opiece, nie powodowała jakiegoś lęku wśród całej reszty. Ale z drugiej strony piszesz też o tym, jeden z swoich bohaterów mówi o tym, że oprócz tego, że psychoza potrafi uwodzić, co było dla mnie niezwykle ciekawe, bo nawet sobie pomyślałam, że chciałabym to przeżyć, to on też powiedział coś takiego, że pacjent w psychozie bywa agresywny, więc przemoc wobec niego, która jest stosowana w szpitalach psychiatrycznych, bywa konieczna. On może być agresywny wobec siebie, ale może być też agresywny wobec innych, więc jakby ten lęk, który się budzi w ludziach, którzy nie mają do czynienia zbyt często z osobami z chorobami psychicznymi, no jest też jakoś pewnie uzasadniony. To jest dużo kwestii, które poruszyłam, wiem, bo chorość, bo psychoza, bo uwodzenie psychozą i jeszcze dodatkowo jakby no ta przemoc wobec nich. Ja wiem, będziemy to po kolei systematyzować. Dobrze, to powiedz mi, od czego chcesz zacząć, to może to rozbijmy. Od opieki i choroszczy. Od opieki i choroszczy. Tak, no choroszcz jest świetnym przykładem na to, jak sprawdza się opieka nad osobami chorującymi w środowisku. Opieka rodzinna pozazakładowa w choroszczy polegała na tym, że osoby chorujące przewlekle, ale też z niepełnosprawnością intelektualną, które wtedy również w tamtych czasach lądowały w szpitalach psychiatrycznych, były wypisywane i trafiały do okolicznych gospodarstw w gminach otaczających właśnie miejscowość Choroszcz, w której był szpital, jest nadal. I rzeczywiście to działało, to było tak jakby dwukierunkowe, to znaczy z jednej strony to wpływało pozytywnie na tych pacjentów, którzy mogli wreszcie z tego szpitala wyjść i wrócić do takiego zwykłego chłopskiego życia, które większość z nich dobrze znała jakby sprzed choroby czy sprzed hospitalizacji. Czyli taka właśnie pomoc przy gospodarstwie, mieszkanie na wsi, pomoc przy zwierzętach na polu, to była jakby rzeczywistość im znana i wpływająca bardzo jakby też pozytywnie na ich dobrostan psychiczny. A z drugiej strony to działało w drugą stronę na tej zasadzie, że osoby, które się nimi opiekowały, czyli właśnie zdrowi i gospodarze, mieli możliwość obcowania z tak zwanymi chorymi psychicznie i jakby żyjąc z nimi na co dzień widzieli, że oni może mają swoje dziwactwa, może czasem gdzieś tam odpływają myślami, może czasem się trochę dziwnie zachowują, nie wiem, śpiewają, mówią do siebie, ale generalnie są po prostu zwykłymi ludźmi, normalnymi ludźmi, z którymi można ułożyć sobie codzienność pod jednym dachem. I myślę, że to była taka bardzo cenna lekcja dla całego tego środowiska. Więc ludzie po prostu widzieli, że z tymi chorymi da się normalnie żyć, funkcjonować, a musimy sobie uświadomić, że to były czasy, kiedy ta stygmatyzacja chorób psychicznych była znacznie większa. W latach okołowojennych nie było jeszcze skutecznych leków antypsychotycznych, czyli na przykład leki wyciszające objawy
psychozy mamy teraz, a wtedy ich nie było i ludzie rzeczywiście jakby te epizody psychotyczne przeżywali w inny sposób, bardziej taki widoczny dla otoczenia, więc fakt, że mimo tego udało się gdzieś tam wtopić, znaczy połączyć ze sobą te dwie rzeczywistości, zdrowych i chorych, no to było ogromnym osiągnięciem personelu szpitala w Choroszczy i też okolicznych gospodarzy, którzy się zajmowali właśnie chorymi. Dobra. I teraz przejdźmy do tego etapu właśnie przemocy i agresji, o której mówił jeden z twoich bohaterów. Tak, no właśnie temat przymusu bezpośredniego to jest właśnie idealny przykład tego, jak bardzo praca nad tą książką sprawiła, że ja sama gdzieś tam musiałam bardzo radykalnie zmienić swoje postrzeganie psychiatrii. Ponieważ przystępując do pracy nad rozdziałem o środkach przymusu bezpośredniego, ja byłam przekonana, że zostanę, wiesz, zalana takimi historiami właśnie na temat przemocy, na temat nadużyć, na temat wszystkiego, co jakby negatywne, co związane jest z przymusem bezpośrednim. No i oczywiście życie mnie zaskoczyło i to jest chyba najpiękniejsze w reportażu, że idziesz do swoich bohaterów z jakąś tam wstępną hipotezą, którą oni po prostu jakby weryfikują. Obalają, tak, idą, prowadzą cię, biorą cię za rękę i prowadzą cię w kompletnie innym kierunku i to jest chyba najpiękniejsze w tej pracy. Więc tak, ja dostałam. I są też w tym rozdziale historie nadużyć i tego, że zapinanie w pasy bywa bardzo przemocowe, brutalne, niepotrzebne, nadmiarowe. I tak, takich historii się spodziewałam i częściowo takie dostałam. Natomiast dostałam też historię z zupełnie jakby innej bajki, czyli historię o tym, że bohater, który zyskuje wgląd w chorobę, tak to się mówi, że tak powiem, po branżowemu, psychiatrycznemu, czyli jakby z perspektywy czasu widzi tak, że był w epizodzie psychotycznym i ocenia krytycznie swoje zachowanie w czasie choroby, mówi mi, no tak, ja rozumiem, dlaczego oni mnie zapinali w pasy. Ja byłem po prostu byłem super aktywny, ja się wyrywałem, ja uciekałem, ja chciałem pobić tych sanitariuszy, ja byłem agresywny. Ja to teraz wiem. Wtedy kierowano mną urojenia, ale teraz ja rozumiem, że oni mogli się mnie bać, że oni mogli chcieć jakby mnie spacyfikować, mówiąc brutalnie. A kolejna rzecz to na przykład bohaterka, która mówi o tym, że sama prosiła o zapięcie w pasy, ponieważ bała się, że zrobi sobie krzywdę i bała się, że same leki wyciszające objawy nie zadziałają dość szybko i ona będzie po prostu zdeterminowana do tego, żeby sobie zrobić krzywdę i po prostu prosiła pielęgniarki, żeby ją zapięły. Tak, więc to jest jakby doskonały przykład tego właśnie temat przymusu bezpośredniego, jak bardzo te tematy psychiatryczne wymykają się w ogóle wszelkim naszym wyobrażeniom, takim stereotypowym. Wiesz co, no, ten moment, który mnie chyba najbardziej zafascynował w twojej książce, to są słowa jednego z twoich bohaterów, który mówi o tym, że psychoza, że ten epizod psychodeliczny, dobrze to określam? Psychotyczny potrafi uwieść. Tak, to akurat mówi bohater, który cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową i on tak mówił o stanach manii, ponieważ jego stany manii są bardzo, znaczy wiążą się z urojeniami i on wtedy rzeczywiście ma wrażenie, że jest, no, że jest po prostu wszechmogący, że może wszystko, że kontroluje cały świat. To jest bardzo miłe uczucie i tak naprawdę jak sobie tak o tym pomyślimy, no to rzeczywiście kto z nas nie chciałby czasem się tak poczuć i czasem tak o sobie myśleć. I ja zostałam uwiedziona tą opowieścią. Tak. Ale wiesz, i to nie dotyczy tylko tego bohatera, bo akurat tutaj powiem może o takim fragmencie, który się w książce ostatecznie nie znalazł z różnych względów, ale ja pamiętam, jak jedna z moich rozmówczyń mówiła mi o tym, że też urojenia w schizofrenii są czymś takim, są taką krainą, do której można uciec od rzeczywistości, która cię rozczarowuje. Że czasami rzeczywistość jest tak przytłaczająca, że nie chce się po prostu z tych urojeń choremu wychodzić, do osobie chorującej, że nie chce się po prostu z nich wychodzić, nie chce ich opuszczać, bo one są taką bezpieczną przestrzenią. Oczywiście nie zawsze. Niektóre urojenia są potworne i czyli znowu jakby nie można tego sprowadzić do wspólnego mianownika, ale są tacy, którzy rzeczywiście do tych urojeń uciekają. Albo z kolei jeszcze psychiatka, to się akurat znalazło w książce, psychiatka profesor Protklinger, która opowiadała o swoich pacjentach, którymi zajmowała się w ramach zespołu hospitalizacji domowej na Brudnie pod koniec lat 80. i miała pacjentkę, która właśnie cierpiała na epizody psychotyczne i nie udało się jej
tych objawów wyciągnąć. To znaczy ona nie chciała przyjmować leków. I profesor, kiedy zobaczyła, kiedy ją odwiedziła w domu, zobaczyła, w jakich warunkach ona mieszka, że ona ma męża przemocowca, alkoholika, który ją bije, który na nią krzyczy, że żyje w strasznej biedzie, to ona sobie wtedy uświadomiła jako lekarka, że dla tej kobiety psychoza jest ucieczką, jest takim bezpiecznym schronieniem, bo rzeczywistość jest gorsza od jej urojeń. I to było dla niej takie wielkie odkrycie jako dla lekarki, że czasami eliminacja objawów nie jest tym, do czego dąży pacjent. Dąży pacjent, czy nawet powinien dążyć psychiatra. Psychiatra powinien dążyć do poprawy funkcjonowania takiej osoby, do tego, żeby ona mogła z tego domu uciec. No więc psychozy potrafią być uwodzicielskie, psychozy potrafią być też schronieniem, ale nie zawsze, czasami są piekłem. No właśnie, bo też piszesz o tym, że są takie dwie rzeczy, które są straszne w tej chorobie. Jedną z nich są urojenia, a z drugiej jest lęk, więc wiesz, jakby ciężko wyważyć, co jest gorsze, bo to pewnie też jest jednostkowe bardzo mocno. Tak, wiesz, to jest jakby coś, motyw, który pojawił się w opowieściach wielu moich bohaterów, czyli takie właśnie sklejenie choroby ze strachem. My tak kojarzymy, że strach to są fobie, tak, to są może nerwice lękowe, ataki paniki. Natomiast ja bym powiedziała, że lęk jest taką czasami częścią, jakby to powiedzieć, taką częścią, nie wiem, niezbywalną, czy bardzo wielu chorób psychicznych, bardzo wielu zaburzeń, być może nawet wszystkich, nie wiem, ale te opowieści o lęku, mam wrażenie, że powtarzały się w większości opowieści. Czy to były opowieści o chorobie afektywnej dwubiegunowej, czy o schizofrenii, czy o depresji, tak? Pojawia się strach. On nie zawsze trwa, on nie jest stanem stałym, ale chyba się pojawia u większości moich bohaterów na jakimś etapie. I to jest lęk, który dotyczy wielu rzeczy. To może być lęk przed światem, tak, przed byciem odrzuconym, to może być lęk przed śmiercią, to może być właśnie lęk przed tymi urojeniami, czy ich treścią, to może być... nie wiem co jeszcze, lęk przed szpitalem, lęk przed tym, że się straci pracę z powodu choroby, więc ten lęk się po prostu powtarza, on jest takim refrenem, który towarzyszy większości tych opowieści. Mhm. Wiesz co, dużo miejsca też poświęcasz, bo to jest myślę, że bardzo ważne z tej psychiatrii środowiskowej i chciałabym, żebyśmy chwileczkę o tym porozmawiały, bo myślę, że to jest szalenie ważne jako taka alternatywa dla nie tylko dla szpitali psychiatrycznych, które mimo wszystko są konieczne, bo właśnie choćby ze względu na stany tych ostrych psychoz albo czegoś takiego, co rzeczywiście trzeba hospitalizować choćby przez jakiś czas, to bardziej w kontekście tego, że istnieją w dalszym ciągu i pewnie dobrze się mają przechowalnie dla ludzi z chorobami psychicznymi. Mam tu na myśli, wiesz, te wszystkie dożywotki, o których piszesz, czyli DPS-y, w których są ludzie przerzucani z jednego miejsca do drugiego, gdzie właściwie kiedy nie mają rodziny, a czasem rodzina, nawet jeżeli ją mają, to rodzina też nie jest zainteresowana, żeby się tą osobą nawet może nie zajmować właśnie, tylko przyjąć pod własny dach. Więc psychiatria środowiskowa, czy to jest przyszłość, hit czy kit? Wiesz co, no bardzo bym chciała, żeby to była przyszłość, bo im więcej się na ten temat naczytałam i nasłuchałam, tym bardziej sądzę, że to jest jedyny możliwy kierunek rozwoju psychiatrii. To znaczy nie możemy iść dalej w kierunku modelu tak zwanego azylowego, czy instytucjonalnego. To jest trudne słowo. Tak. Czy instytucjonalnego, mówiąc szerzej. Bo mówiąc o instytucjach, mam tu na myśli nie tylko szpitale, ale właśnie też to, o czym wspominasz, czyli domy pomocy społecznej, czy zakłady opiekuńczo-lecznicze, które absolutnie z definicji nie są złe i czasami są absolutnie potrzebne. Natomiast jakby nie pozbywając się ich, nie kasując ich, jednocześnie powinniśmy myśleć na temat tego, aby pacjenci jak najdłużej pozostawali samodzielni, aby jak najdłużej pozostawali w swoich domach, aby mieli sieć wsparcia i nie musieli jednak do tej instytucji trafiać. Ta nazwa, której użyłaś, czyli dożywotki, tak mój bohater z rozdziału o choroszczy określił swoje miejsce pracy, czyli dom pomocy społecznej, gdzie rzeczywiście trafiały osoby ze szpitala, osoby bardzo chore, takie nie mające rodziny, nie mające wsparcia w rodzinie. No i rzeczywiście one jakby z jednej instytucji przechodziły do drugiej. Tylko trzeba pamiętać, że to jednak było kilkanaście lat temu, więc,
więc... Ale myślisz, że to się nie dzieje dzisiaj też? Wiesz co, no pewnie się dzieje, tylko że też leki na szczęście są coraz skuteczniejsze, więc ja myślę, że to też ma wpływ na to, że jednak więcej osób pozostaje w miarę samodzielnych dłużej. Dzięki temu właśnie, że farmakoterapia się jednak ciągle rozwija. Czyli to, co jeszcze, nie wiem, się działo 30 lat temu, no to teraz już na szczęście pod tym względem jest lepiej. Natomiast tak, no instytucjonalizacja nadal jest. W psychiatrii to przede wszystkim się przejawia w tym, że świetnie funkcjonują szpitale psychiatryczne, ogromne molochy umiejscowione gdzieś tam poza granicami miast niemalże, ponieważ budowane jeszcze za czasów zaborów. I jakby szpitale nadal wyznaczają główny kierunek psychiatrii, nadal do nich trafia najwięcej pieniędzy z budżetu przeznaczonego na psychiatrię, więc ten model środowiskowy niby się gdzieś tam rozwija, mamy pilotaż reformy, no ale właśnie to jest ciągle pilotaż, czyli te rozwiązania prawne nie zostały wpisane do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Mam tu na myśli rozwiązania prawne ustanawiające centra zdrowia psychicznego. To są takie placówki, których powstało już prawie 80 w całej Polsce, no których właśnie zadaniem jest rozwijanie tej opieki środowiskowej, czyli mówiąc po ludzku, zapewnianie na tyle szybko pomocy osobom potrzebującym, żeby one po prostu nie trafiły do tego szpitala, tak? Czyli żeby po prostu zaopiekować się nimi wcześniej, jeszcze przed tym etapem, kiedy hospitalizacja staje się konieczna. No i to wszystko oczywiście pięknie brzmi, natomiast sam fakt, że nadal nazywa się to pilotażem, czyli jakby, nie wiem, czymś testowym, pokazuje, jaki stosunek mają rządzący do psychiatrii, ponieważ z jednej strony jakby trochę to jest takie, wiesz, wejście jakby jedną nogą. To jest takie trochę, wiesz co, jakby to powiedzieć, może nie jedną nogą, to jest takie trochę na pół gwizdka, bo z jednej strony jakby zrobiono ten pilotaż reformy i Ministerstwo Zdrowia się bardzo tym chwali i słusznie, że się chwali, bo to jest krok w dobrym kierunku, natomiast to jest ciągle tylko krok, a za nim powinno pójść 100 kolejnych kroków, czy nawet 1000. Czyli zbudowanie po prostu takiego systemu w całej Polsce, a nie nazywanie tego pilotażem i takie, wiesz, pozostawanie wiecznie w sferze testowania. Dobra, już przetestowaliśmy, już wiemy, że psychiatria środowiskowa działa, ponieważ rzeczywiście zapewnia tą pomoc szybciej, no to teraz chodźmy w tym kierunku, tak? Teraz obejmijmy całą Polskę tym rozwiązaniem. A mamy tylu specjalistów? Wiesz co, psychiatrów tylu nie mamy, ale jak słusznie zauważa jeden z bohaterów mojej książki, Mariusz Panek z Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce, z czym ja się bardzo zgadzam, nie potrzebujemy aż tylu psychiatrów. To jest jakby kolejny mit. Znaczy dobrze by było, żeby było ich więcej i teraz ważne zastrzeżenie, nie mówię o psychiatrii dziecięcej, bo tam rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna, tych specjalistów jest zdecydowanie za mało. Natomiast w przypadku psychiatrii dorosłych, tutaj wchodzimy właśnie na grunt środowiska, czyli oddziaływań społecznych. To znaczy... Człowiek, który potrzebuje pomocy w kryzysie psychicznym, zazwyczaj nie potrzebuje wyłącznie leków albo wyłącznie psychoterapii. Mhm. Bardzo często potrzebuje rozwiązania problemów socjalnych. Potrzebuje pomocy ze znalezieniem pracy, potrzebuje pomocy ze znalezieniem dachu nad głową, potrzebuje pomocy w znalezieniu, nie wiem, chociażby jakiegoś wsparcia. I to są problemy, które da się rozwiązywać jakby ze wsparciem psychiatrów, ale oni wcale nie grają w tym głównej roli. Psychiatrzy zawsze byli i będą wąskim gardłem systemu. To znaczy część osób po prostu, zanim do nich trafi, będzie potrzebowała innego rodzaju wsparcia. I gdyby ten pilotaż, tak, czy ten system psychiatrii środowiskowej był w Polsce wprowadzany tak na serio, to trzeba by się było tym zająć. To znaczy trzeba by się zająć wtedy koordynacją działań medycznych, psychiatrycznych z działaniami socjalnymi, społecznymi. Mhm. No a niestety to się nie dzieje. To znaczy próbuje się reformować w Polsce psychiatrię, ograniczając się wyłącznie jakby do jej aspektu biologicznego, medycznego. Czyli dajmy ludziom leki, dajmy im szybko dostęp do psychiatrii, to wtedy wszystko będzie super. No nie, w wielu przypadkach nie będzie. No tak. Wiesz co, już tak na sam koniec. Ja w ogóle nie chciałam zadawać Ci tego pytania, bo ono jest takie trochę banalne, ale naprawdę przez całą lekturę Twojej książki zastanawiałam się nad tym, dlaczego Ty zajęłaś się tym tematem. Więc zadaję Ci to pytanie. Okej. Jeśli nie jest zbyt osobiste oczywiście, jeżeli chcesz na nie odpowiadać. Nie, wiesz co, nie jest. Ja się zajęłam tym tematem chyba dlatego, że mój znajomy, który jest jednocześnie konsultantem merytorycznym tej książki, czyli dr Jakub Zawiła-Niedźwiecki z Uniwersytetu Warszawskiego, on jest bioetykiem. I my kilka lat temu, kiedy jeszcze pracowałam dla Newsweeka, po prostu się zgadaliśmy na temat
właśnie tego, jak się dzieje źle w psychiatrii. To jeszcze wtedy nie był modny temat, to mało kto o tym mówił, mało kogo to interesowało. I on polecił mi taką dziewczynę z fundacji F. Kasię Parzuchowską, która wtedy robiła taką ankietę na temat standardów opieki psychiatrycznej i rozsyłała tę ankietę między innymi, czy chyba głównie właśnie do personelu medycznego. Ja z Kasią zrobiłam wtedy rozmowę do Newsweeka i pamiętam, jak ona mi powiedziała, że jak ją zapytałam, czy szpitale psychiatryczne odbierają ludziom godność. I ona mi odpowiedziała, że i tak, i nie. I jakby cała rozmowa się, wiesz, od tego zaczęła, czyli od tej ambiwalencji. I ta ambiwalencja mnie zafascynowała, bo z jednej strony Kaśka mi opowiadała o tym, jak bardzo szpital jej pomógł, a z drugiej strony jak bardzo też potrafi szpital upokorzyć, jak potrafi upokorzyć, nie wiem, ratownik w karetce, który się śmieje, tak, z chorego. I ta ambiwalencja chyba mnie tak bardzo do tego tematu przyciągnęła. Ja po prostu od tej pory sobie, wiesz, zaczęłam w nim grzebać. No właśnie, szanowni Państwo, Anna Kiedrzynek i jej książka Choroba idzie ze mną o psychiatrii poza szpitalem, która dzisiaj ma swoją premierę, o tym właśnie, nie do końca o tym, co się dzieje w tych szpitalach, chociaż o tym też jest, ale o tym, co się dzieje później, bo szpital to nie wszystko i oby było tak zawsze. Dziękuję Ci, Anna, za rozmowę. Również dziękuję. Dzięki serdecznie. Słyszymy się z Państwem za 2 tygodnie w środę. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.